Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Premier. Zasada rotacyjnego przewodnictwa w Komisji Służb Specjalnych, którą znieśliście Państwo w ubiegłym tygodniu, tak jak wcześniej mówiliśmy, jest szczególną zasadą umożliwiającą kontrolę parlamentarną nad służbami specjalnymi. Tak się stało też, Panie Marszałku, że jest to zasada funkcjonująca jako zwyczaj parlamentarny do 2009 roku i będziecie mieć Państwo pewien problem. Problem taki, że nawet jeżeli wykreślacie to z regulaminu, to dalej funkcjonują ustalenia prezydium z roku 1995 i dalej będziecie borykać się Państwo ze zwyczajem parlamentarnym, który będziecie musieli najprawdopodobniej złamać. Ale żeby w tej dobrej linii, w utrzymaniu tych standardów demokratycznych, przytoczę bardzo ważną opinię dla Biura Analiz Sejmowych, sporządzonych przez nauczyciela akademickiego, wybitnego prawnika, panią profesor Krystynę Pawłowicz. Otóż pani profesor Krystyna Pawłowicz, na zlecenie pana posła Zielińskiego, który był za rządów Platformy Obywatelskiej przewodniczącym Komisji do Spraw Służb, stwierdziła, że zasada rotacyjnego przewodnictwa w Komisji do Spraw Służb jest nader istotna dla zagwarantowania pluralizmu politycznego. Ingerencja w prawa opozycji parlamentarnej byłaby konstytucyjnie niedopuszczalna, gdyby wprowadzone rozwiązania pozwalały na zastosowanie metody obsadzania stanowisk prezydium Komisji Służb, pozbawiającej opozycję możliwości ich zajmowania sposobem. To jest to konstytucyjnie niedopuszczalne. Zasada rotacyjnego przewodnictwa nie może być w warunkach demokracji konstytucyjnej przekreślona z dnia na dzień w wyniku przewagi większości nad mniejszością. Ja poproszę jeszcze o minutę czasu, bo mam drugą wypowiedź bardzo ważną. Zasada rotacyjnego przewodnictwa nie może być w warunkach demokracji konstytucyjnej przekreślona z dnia na dzień w wyniku przewagi większości nad mniejszością. Demokracja konstytucyjna polega na tym, by uniknąć historycznie znanego doświadczenia. To doświadczenie to zarówno ryzyko, jak i realne niebezpieczeństwo uproszczonego rozumienia demokracji. Głównie, jeśli nie wyłącznie, jako wszechwładzy większości parlamentarnej. Pani profesor, ja się czuję się trochę jak w filmie Powrót do przyszłości. Pani przewidziała tę wszechwładzę. Ale mówimy o zwyczaju parlamentarnym bardzo ważnym, szalenie ważnym dla demokracji parlamentarnej, funkcjonującym przez 20 lat, w sprawie którego wypowiedziała się również pani premier Szydło. W roku 2009, pani premier, apeluję do pani tutaj trochę też o pomoc, przekonanie do kolegów, żeby te standardy demokratyczne jednak utrzymać, może w ramach pakietu demokratycznego, wypowiedziała się pani na komisji regulaminowej, twierdząc, że zasada rotacyjnego przewodniczenia w Komisji do Spraw Służb jest to zasada dobra. Służy przede wszystkim przejrzystości tego, co się dzieje, i służy też temu, aby komisja faktycznie pełniła swoją funkcję i temu, by zachowana była kontrolna rola Sejmu, pani premier. Stąd pytanie. Oprócz tego, że wygraliście państwo wybory, co takiego się stało, że znosicie tak naprawdę kontrolę nad służbami specjalnymi? Dziękuję bardzo.